Jest rok 1886. Chory na gruźlicę Stanisław Witkiewicz senior jedzie do Zakopanego, znanego w tym czasie uzdrowiska. Witkiewicza do tej pory znamy jako malarza, pisarza i krytyka sztuki. W tym czasie w sztuce europejskiej kształtują się style narodowe, rozpowszechnia się secesja, a w Wielkiej Brytanii rozwija się idea ruchu Arts and Crafts. A Polska? Polski aktualnie nie ma na mapie. Jeszcze przez wiele lat podzielona będzie pomiędzy trzech zaborców. Przetrwała jednak polska tożsamość. Żywa jest w naszym bohaterze, który właśnie dojeżdża do Zakopanego, gdzie poznaje małżeństwo Dębowskich. Pokazują mu swoją kolekcję zakopiańskich strojów i sprzętów użytkowych, która Witkiewiczowi zdaje się być nieskażoną formą polskiej kultury materialnej. To właśnie moment, kiedy w głowie Witkiewicza kiełkuje myśl, która da początek polskiej sztuce stosowanej. Zatem do dzieła. Witkiewicz przeprowadza eksperyment. Na wzór bierze sobie chałupę Bartusiowego Jaśka, z której zapożycza podmurówkę z polnego kamienia, spadzisty łamany dach kryty gontem oraz drewniane płazy stawiane na zrąb. Korzysta też z ozdób. Na dachu umieszcza pazdur, w szczycie, drzwiach i oknach słoneczka. O drzwia zdobi kołkowaniem. Zapożycza też parzenicę z góralskich spodni. Dodaje miejskie wygody. Kanapy, zegar i biurko. Eksperyment się udaje. Witkiewicz zbiera zamówienia na kolejne wille. Powstaje między innymi Okrza, Zofiówka i Dom pod Jedlami. Kształtujący się styl zakopiański przeplata się z modnymi pensjonatami w stylu tyrolskim, do których zjeżdża się coraz więcej kuracjuszy z miast. Powstające domy stwarzają popyt na meble w stylu zakopiańskim. Rozwija się więc i podaż. W Szkole Przemysłu Drzewnego kształcą się młodzi snycerze. Styl zakopiański ramię w ramię tworzą lokalni rzemieślnicy oraz przyjezdni z miast architekci i artyści. Budownictwo regionalne o polskim charakterze wydaje się jednak niebezpieczne władzom austriackim. Wysyłają do Polski architekta Edgara Kowacza, który obejmuje stanowisko dyrektora w Szkole Przemysłu Drzewnego. Czy jego zadaniem jest zdeprecjonowanie stylu zakopiańskiego? Tak się mówi. Wiemy na pewno, że Kowacz i Witkiewicz rywalizują projektowo. Tworzą też publikacje. Kowacz – tekę projektową o tytule Sposób Zakopański, w której umieszcza typowe dla Podhala motywy ornamentalne oraz własne projekty mebli. Witkiewicz, nieco później, serię zeszytów Styl Zakopiański, prezentujących projekty ciesielskie i meblarskie swoje oraz kolegów po fachu. Tymczasem w Krakowie o zakopiańskich wydarzeniach projektowych czyta Stanisław Wyspiański. W jego malarstwie, scenografii teatralnej i projektach użytkowych również widać inspirację ludowszczyzną, interpretowaną jednak zupełnie inaczej niż u Witkiewicza. W końcu słynie z tego, że wszystko robiłby po swojemu. Ja bym te góry inaczej poustawiał. Sceną dla popisu w tworzeniu tak zwanego dzieła całościowego jest dla Wyspiańskiego Dom Towarzystwa Lekarskiego. Projektuje dla niego fasadę, klatkę schodową z witrażem i kutą balustradą z motywem liści kasztanowca oraz salę malinową. Te krzesła są niewygodne. Bo też nie powinny być wygodne. Kiedy krzesła są wygodne, wówczas na posiedzeniach śpią. Teatralne doświadczenia Wyspiańskiego widać też w projekcie wnętrza, w którym zamieszkuje Tadeusz Boj-Żeleński. Mieszkanie jest tak piękne, że tłumy schodzą się je oglądać. Dla Wyspiańskiego każdy mebel jest składową cząstką kompozycji całego pokoju. Stosuje zasadę linii pewnej długości, a wymiar każdego z elementów wnętrza jest jej zwielokrotnieniem. Miejsce wszystkich mebli jest ściśle wyznaczone. Z jednym tylko nie liczy się wcale. Mianowicie z anatomią ludzkiego ciała. Bardzo ciężkie, a szalenie niewygodne krzesła są istnym narzędziem tortur, zaś olbrzymie fotele w sypialni mają siedzenie o jakieś 10 cm wyżej od normalnych. A teraz oddajmy głos Żeleńskiemu. Miły Boże, uważ przecie w swej dobroci niesłychanej, toż my żyjemy dziś na świecie w wieku sztuki stosowanej. Dziś, gdy cały świat ocenia estetycznej wagę formy, stan ten jest nie do zniesienia i wprost krzyczy o reformy.